Zdrawo, bratę. Zdrowo. Z nami Filip Bajnowicz. Filip, coraz częściej pojawiasz się na boisku, dajesz zmiany. Jak oceniasz te swoje wejścia na boisko? Zawsze, kiedy dostałem szansę, czułem się zawsze lepiej, bo czasem nie grałem przed tego. I każdy mecz, który dostałem szansę, chcę dać maksa, chcę dać największej drużyny. I myślę, że dałem na meczu, bo zawsze się czujesz fajnie, kiedy przyjdziesz na boisko i drużyna strzeli bramku. To jest moja bramka, czy asysta, czy nie, ale zawsze się czujesz fajnie. Tak było na meczu z Legią, na meczu z Górnikiem Lęczna. Zatrzymaliśmy to, to jest była moja praca w tym momencie, zatrzymać ten wynik i to zrobiliśmy. I na pewno się czułem dobrze po te dwa mecze. Takie dwa zwycięskie mecze. To napędza? Teraz na Śląsk jesteście mocniej nakręceni? Na pewno, kiedy wygrasz dwa mecze, zawsze się czujesz lepsze, taki masz pewność siebie. Na pewno ten mecz z Legią tutaj nam dała tak pewność siebie, bo i my zagraliśmy dobrze na boisku, ale bez kibica to nie by było, nie by zrobili to tak, bo kibice nam to samo dali, taką pewność siebie, taki power, jak się mówi, moc wygrać ten mecz i na pewno po te dwa mecze mamy pewność siebie. Teraz ten mecz ma również taki szczególny wymiar. Gramy mecz barburkowy w Hołdzie Górnikom, a stąd tradycja Górnika Zabrze. Tak. Czy wy czujecie gdzieś, no właśnie, ten power tradycji, to, że gracie dla Górników? Nie, na pewno się, kiedy zagrasz za taki klub, ja nie jestem stąd, ale ma dużo piłkarzy i pytam, interesuje mnie dużo i zawsze czujesz te emocje, które kibice pokazują na trybinach i na pewno nie możesz grać bez emocji, bo piłka jest taka, że bez emocji po prostu nie możesz grać, a kibice nam to samo, tak jak zobaczyliście mecze, kiedy kibica nie było tyle emocji na boisku, a teraz mówię to samo, że tak jest mecz i myślę, że kibice będą dali tu emocję. Jak będzie troszkę brakowało od nas, oni nam będą dali i na pewno będzie. Mam jeszcze dwa pytania od naszej zaprzyjaźnionej redakcji Ryzwelta 8.1. Na jedno odpowiedziałeś już w pierwszym pytaniu, a drugie. W lidze czasem ciężko wskoczyć ci do składu. Szansą na większy, na dłuższy pobyt na boisku jest mecz pucharowy. Z twojej perspektywy żałujesz, że pojedynek z Piastem został odwołany? Na pewno żałuję, bo każdy od nas lubi grać. Piłkarz, kiedy nie gra, nie może się czuć fajnie, bo po prostu to jest charakter, kiedy nie grasz, chcesz grać, chcesz być lepszy od tych, którzy grają, to jest normalne dla mnie i na pewno żałuję, bo nie było mecza pucharu, bo każdy mecz, nie patrzymy za to, co było za nami, to po prostu zostaje tam, każdy trening, który był, każdy mecz, który zostaje, patrzymy po prostu, to jest przed nami i myślałem, że ten mecz z Piastem musi mi dać jeszcze większe, że mogę pokazać, że chcę grać i że mogę grać. Rozumiemy. Filip, nie pozostaje nic innego życzyć jak występów częściej, pięknych przerzutów, tak jak robisz to w meczach, w których wchodzisz, zwycięstw i wszystkiego dobrego. Tak, dziękuję bardzo.